Witam Was w kolejnym odcinku Miszmaszu. Z racji, że mamy październik, a on głównie kojarzy nam się z Halloween, dlatego tak jak chcieliście, jest kolor pomarańczowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Przypominam Wam, żebyście klikali przycisk subskrybuj tutaj na dole oraz zaraz obok przycisk dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o każdym filmie, bo jak wiecie, od jakiegoś czasu mam mega problemy z YouTube'em i YouTube w ogóle nie pokazuje Wam, że dodałam film, dlatego proszę Was, żebyście klikali dzwoneczek, bo w innym przypadku możecie w ogóle nie coś powiadomienia o nowym filmie, a to jest dla mnie bardzo ważne, żebyście to widzieli, bo tak to moja praca idzie po prostu na marne. Do tego też bardzo chcę Was zachęcić, żebyście wbijali na mojego Snapa, gdzie teraz codziennie prowadzę Wam całą relację z tego, jak żyję, co robię, a tym bardziej zapraszam Was w czwartki, piątki przed Miszmaszem, ponieważ będziecie widzieć kulisy tego, jak powstaje Miszmasz i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Teraz możecie zobaczyć, jak to teraz wygląda, więc serdecznie Was zapraszam, bo bardzo jestem teraz aktywna na Snapie, więc fajnie by było, jakby było Was tam więcej. A do tego mam dla Was super wiadomość, bo już niedługo będziemy mogli się spotkać w Warszawie na VideoFest by LiveTube. Będą to 3 dni eventu, Wy będziecie mogli mnie spotkać w sobotę, a do tego będę miała Q&A na scenie, więc będziecie mogli mi zadać kilka fajnych pytań. Oczywiście standardowo będziemy mogli się spotkać, pogadać, zrobić zdjęcie, będą autografy i wszystko, co sobie tylko wymarzycie, więc tym bardziej, że będzie taka mała pewna niespodzianka tam. Też tak ty ci związana ze mną, więc zapraszam Was tam serdecznie i mam nadzieję, że się spotkamy. A do tego możecie wygrać ode mnie 5 darmowych wejściówek podwójnych na ten właśnie event, więc wystarczy, że napiszcie w komentarzu chcę wygrać wejściówkę i ktoś z Was wygra, tylko obserwujcie, czy przypadkiem nie wygraliście. Będę informować o tym na wszystkich portalach społecznościowych, kto wygrał, więc śledźcie na bieżąco. Macie na to tydzień do kolejnej soboty. Więc skoro już był ten króciutki wstęp, mam nadzieję, że jesteście mega ciekawi, co przygotowałam dla Was na pomarańczowy odcinek, taki już lekko halloweenowy. Dlatego nie przeciągajmy i zacznijmy. Zawsze chciałam to zrobić. Na samym początku zaczniemy od czegoś banalnie prostego, a wystarczy, że mamy pomarańcze mandarynki w swoim domu. Za ich pomocą możemy stworzyć mini dynie, czyli gang dyniaków. Wystarczy, że wybierzemy wzór naszej buźki i namalujemy ją czarną farbą na naszych małych owocach. Możemy też sobie troszkę je urozmaicić, wbijając goździki. Teraz pokażę Wam, jak zrobić fajne opakowanie na cukierki na Halloween. Wystarczy mi do tego jednorazową rękawiczkę. A do tego naładować całość cukierkami i wszelakimi słodyczami. Gdy cała rękawica jest wypchana, wystarczy związać z sznureczkiem i gotowe. Możecie takie paczuszki rozdawać innym dzieciom, które przychodzą do Waszych domów, czy też rozdać koleżankom. I to tyle, tak więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Teraz będzie coś fajnego, a wystarczy, że będziemy mieli mandarynki lub pomarańcze i wystarczy je wydrążyć.
co wydłubaliśmy, możemy oczywiście zjeść. Proszę bardzo. A teraz wykonamy dwa smaki galaretki, a następnie wlejemy je do środka tych oto pomarańczy. Gdy galaretka trochę ostygnie, oczywiście wkładamy ją do lodówki na całą noc. I tak oto mamy galaretkowe pomarańcze. Prawda, że wyglądają świetnie, a do tego są banalnie proste. Kolejny DIY też jest z wykorzystaniem przezroczystej jednorazowej rękawiczki. Wystarczy, że nalejemy tam zwykłej wody i możemy też dodać tak dla urozmaicenia trochę barwnika. Wkładamy na kilka godzin do zamrażalnika i mamy ogromną kostkę lodu, którą możemy dodać do ponczu i innych soków na Halloween. Teraz wykonamy mini fajne przekąski jabłkowe na Halloween albo na imprezę halloweenową. Wystarczy, że pokroimy jabłka. A następnie będziemy je nabijać na patyki od szaszłyków. W międzyczasie roztapiamy czekoladę w kąpieli wodnej. Teraz pozostaje polać nasze szaszłyki czekoladą, a następnie posypać posypką. Ja akurat użyłam do tego karmelu. Jest to banalnie proste, a zarazem przepyszne, więc bardzo Wam polecam i mam nadzieję, że spróbujecie. Na sam koniec wykonamy dyniowego duszka. Do tego potrzebujemy pomarańczowego, zwiewnego, lekkiego materiału, filcu w kolorze czarnym i zielonym i krochmalu lub też lakieru do włosów. Osobiście polecam lakier do włosów. Teraz tworzymy konstrukcję tak, żeby nasz duszek wyglądał rzeczywiście jak duszek, więc fajnie jest mieć wyższą butelkę z czymś okrągłym na górze, a do tego dwie butelki tej samej wysokości, żeby były tak jakby w tym miejscu jego ręce. Teraz przywiązuję sznurkiem jakby mu szyję, tak żeby oddzielić głowę od tułowia. I taką oto konstrukcję spryskujemy najlepiej lakierem do włosów. Polecam spsikać ten materiał przynajmniej ze 3 razy lub też i więcej. Teraz, kiedy całość schnie, stworzymy oczy oraz główkę.
W międzyczasie z filcu wycinam oczy oraz jego małą, zieloną czapeczkę. Przyklejamy, gdy całość już wyschnie. Pozostaje jedynie zdjąć naszą sklejoną konstrukcję z butelek. Polecam używać tego duszka jako ozdobę wiszącą, wtedy jest naprawdę fajny efekt. Co przygotowaliśmy dla Was na ten odcinek Miszmaszu. Mam nadzieję, że Wam się podoba, a jeśli tak, to zasypcie mi łapeczkami w górę na dole, żeby motywować mnie do kolejnych odcinków. A do tego piszcie w komentarzach, jaki byście chcieli kolejny kolor na kolejny miesiąc. Chociaż jeszcze październik się nie skończył, ale informuję Was, że kolejny odcinek Miszmaszu będzie po części pomarańczowy, ale nie tylko, ponieważ Halloween nie kojarzy się nam tylko z pomarańczowym kolorem. Dlatego nie zdziwcie się, że będzie bardziej mrocznie i mniej pomarańczowo. Przypominam Wam, żebyście wbijali na mojego Snapchata, Instagrama, Facebooka i wszystko inne. Tym bardziej, że co sobotę chcę prowadzić live'a godzinę przed Miszmaszem, żebyśmy mogli odpowiedzieć na pytania dotyczące Miszmaszu. A potem idealnie, kiedy wejdzie Miszmasz na kanał, zrobimy live'a i będziecie mogli iść oglądać. Dlatego zapraszam Was w sobotę na 17 na mój fanpage i tam będzie live. Subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek. I to tyle, tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa, pa!